Ja już jestem trochę spóźniona. Muszę bąbla zawieźć do szkoły na 8, jest za 20. Głowy się zwężą, bolą. Ja pewnie pijam dwie latki wina, więc pewnie dlatego, ale ucisk mam tu wokół. Ale spałam, wiecie co, spałam. Budziłam się za dwa razy i potem ocknęłam się o 6. Się przebudziłam, sprawdziłam godzinę, ale mówię, nie, ja chcę już pospać. I zasnęłam. I obudziłam się o 7 i też nie wierzyłam, że już muszę wstać. Ale czuję, że brakuje mi jeszcze snu, więc jeszcze nie odespałam tego, co nie spałam. A, bo zasnęłam jeszcze po nocy. Ale ja to szybko robię pielęgnację. Makijażu dzisiaj nie robię, bo zawiozę synka, potem jadę do urzędu. A potem jadę do Asi na lift i do drzwi. Więc makijaż niewskazany. Dobra. Kremik pod oczy. Jelanda. Słucham. Woda. Co woda? Dziękuję. Jesteśmy spóźnieni na maksa. Ale to nic. Nałożę tą moją zabalań nową. Piękna jest. Uciepałam się. I gitarka. Chowam to i perfumki. Wczoraj był Dawidow, a dzisiaj damy Versace. Tak. I schodzę. Bąbel zawieziony do szkoły, urząd załatwiony, więc no mam jeszcze trochę czasu. Jadę jeszcze do jakiegoś sklepu może i potem dopiero do Asi. No bo jest jeszcze wcześniej, jest 8.12. W ogóle przestarzyłam zegarek nieprzestawiony, ten by się nie połączył mi z Bluetooth i w samochodzie to mam poczucie takie, że... No w sumie dopiero powinna być 9, jest 8 tak naprawdę, więc wow, ile mam tego czasu znowu, tak jak wczoraj. Dobra, jadę. Ja już jestem u Asi, głowa mi pęka. Ale zaraz będę miała kawkę i będziemy się laminować. Jest
jestem już po laminacji. Teraz nie mogę ich, Asia mówiła, moczyć przez 24 godziny, więc no, zobaczymy. Weszłam sobie do Sinsaya i zmierzę dwie pary spodni takich ala skórkowych. I jeszcze mam sukienkę na jutrzejszą imprezkę. Spodnie fajne, sukienka za duża, jest jedna XL-ka, więc sobie odłożyłam. Schowałam ją między innymi sukienkami, sobie podjadę za 2 godzinki i kupię, bo okazało się, że nie mam karty, więc nie mogę zapłacić. Została w innej torebce. Prawo ja. A bikiem w Sinsaju płacić nie można, co jest bardzo krzywdzące. Dobra, jest 10:30. Jadę teraz do domku na śniadanko, a potem właśnie może pojedziemy do tego lasu. No i właśnie przyjedę tutaj do tego Sinsaya, bo chciałabym kupić sobie tą sukienkę. Bo zmierzyłam oczywiście standardowo 2X i taka jakaś za duża. Tak się cieszę, że Sinsay ma normalne w końcu rozmiary, że w końcu mogę sobie coś ładnego tam kupić, bo oni mają dużo fajnych rzeczy. Tylko że wcześniej ja się po prostu nie mieściłam w tą ich rozmiarówkę i oczywiście co? Miałam myślenie, że jestem beznadziejna, gruba, bo oczywiście nie ma nic na mnie, tak? Nie mogę iść do sklepu i kupić sobie ładnego ubrania, bo jestem za gruba. A tu proszę, poszerzyli rozmiarówkę i dzięki temu osoby większe mogą coś na siebie dostać. Także fajnie, cieszę się bardzo. Dobra, ja jadę. Jestem w domku, my nie jedziemy jednak do tego lasu. Nie chce nam się z mężem. Jesteśmy jacyś tacy śnięci, zmęczeni, niewyspani. Więc plan jest taki, że odbieramy synka ze szkoły. Nie mam tu gąbki, właśnie patrzę. Odbieramy synka ze szkoły i jedziemy do McDonalda, bo mu już dawno obiecaliśmy. I wracamy do domku leniuchować przed telewizor na łóżeczko. Tak też lubimy. Ja dzisiaj jedyne co, to na pewno muszę zrobić tego kwiatka na cmentarz, bo jutro jadę sprzątać. Więc to na pewno. Przy okazji spotkam się z mamą, bo też właśnie będą jechać. Ja się tu teraz pomaluję. Chcę wejść do Action, bo wykończyłam wczoraj swoją skwierczącą świeczkę. Więc muszę kupić nową. No i muszę pójść. Czy ja tu znajdę gąbki jakieś? O, co? Wezmę sobie dzisiaj tą niebieską i taką maleńką pod oczy. Właśnie fajnie korektor nią się wklepuje. Ale jeszcze wejdziemy do tego Sinsaya, no bo nie miałam karty, nie mogłam zrobić zakupów. Więc jeszcze zmierzę tą mniejszą sukienkę, bo tamta, którą wzięłam, była 2X po prostu za duża. I wezmę sobie spodnie, tu wam pokażę. Fajne właśnie takie skórkowe. A może nałożymy ten Radiant Lift od razu. Zrobimy test. Zobaczymy jak kolor. Za jasny chyba. Może się utleni. Ale krujący to jest. Dobra. Nie będę go przyciemniać. Może się utleni. Widzę, że się troszkę wpasowuje. Nigdy go nie miałam na sobie. Nie wiem nawet skąd ja mam tą próbkę. Chyba z Notino. Konsystencja taka jaka lubię. Krewowa. Klepnik.
go i zobaczymy. Zobaczymy, jak on w ogóle będzie się trzymał. Okolice brwi muszę omijać po tej laminacji łasi. No jest jaśniejszy, to widać. Ale ładnie wygląda. Nie ma maski. Trochę mam rozszerzone pory, ale to nie musi być wynik nałożenia podkładu. Na razie w porządku. Taki właśnie efekt, jak lubię. To teraz korektor. Ciepnęłam też na nos. O, takie małe gąbeczki właśnie pozwalają docierać tutaj do głęboko osadzonych oczu, takie jak ja mam. Głowa mnie dalej boli. Na śniadanko zjadłam sałatkę, 400 gram sałatki i 125 gram sernika. Więc to będzie w przybliżeniu 800 kalorii na śniadanko. Ale zarówno sałatka, jak i sernik były pyszne. Dobra, to mamy co? Kremowo czy sucho? To może sucho, więc jak sucho, to musimy nałożyć puder. Warietę pod oczy, gąbeczką, bo ja tak lubię najbardziej, wtedy znika pudrowość, jak nakładacie wilgotną gąbeczką, a utrwalacie tym samym, nie macie takiej efekty, nie macie takiego efektu właśnie pudrowości. No jest jasny ten podkład, widać, nie? Ale to nic, zaraz wszystko się wyrówna bronzerkiem. Gąbeczki idą do mycia. Ktoś chyba trawę kosi. I ta moja nowa miłość, pomadka z Eveline i mam dwie. Jedna jest właśnie bardziej beżowa, a druga jest w podtonie różowym i ta w podtonie różowym to jest Deep Sherry Chocolate. Nie wiem, też nakładałam sobie rano. No ona jest świetna. Tak jak ona pachnie. Jak kryje, jak smakuje i jak nawilża usta, to jest majstersztyk. Dobra. I to tyle. Nic więcej nie robię. Z oczami też nic więcej nie robię. Nie maluję. Założę sobie kluczyki. A co mi tam? I jeszcze muszę iść się uczesać, bo jak rano wstałam, tak wyszłam. No i tak bywa. Rano się psikałam odpowiednikiem Versace, więc się psikam. Też pięknie pachną, jak byłam u Asi, to się Asia pytała, co to za zapach, więc już jej wysłałam właśnie, żeby sobie mogła zakupić, jak będzie miała ochotę. No i dobra, lecę. Ja wyglądam tak. Na sobie mam jeansy z Shein. Koszulka na ramionczkach z Pepco
i marynarka z Shein. I lecę. Makijaż wygląda tak. Tu Wam podejdę, słoneczko znowu wychodzi. Tu. No i ta pomadka też wygląda pięknie. Jesteśmy w tym Sinsaju. Wezmę sobie jeszcze jedną taką rozobytką sukienkę do zmierzenia. No i szukam tych spodni, bo ja sobie je odłożyłam koło przymierzalni, a widzę, że ich nie ma. No i ta XL jest lepsza. Zdecydowanie tamte 2XL była za dużo tu, a ta jest i tak fajnie dopasowana w talii. Przyszliśmy sobie do Maka, bo już synek tak parę razy nas prosił, że stwierdziliśmy, że dziś jest ten dzień. No i w domku już 14 babci. Byliśmy jeszcze w tym Maczku. Dobra, ale ja byłam też jeszcze w Biedronce, więc tak, mam rukolę. Nasz ukochany chlebek ze słonecznikiem. Bananki. Wędlinka. Tu mam fileta i boczek. Te reklamówki są tak beznadziejne. Pomidorki. Takie malutkie właśnie kupuję dla synka, głównie do szkoły. Do śniadaniówki. Te koktajlowe. Jedziemy słuszne jabłuszka Janogol. I wziąłem nam zupkę. Jakby nas naszło na obiad. A nie chce się nam dzisiaj gotować, bo idziemy zaraz zalegać. No to wzięłam taką zupkę. Te zupy z Biedronki są bardzo smaczne. One mają bardzo dobre składy. Nie mają substancji konserwujących i są tanie, bo taka zupka kosztuje 5 zł. Więc tak, mamy barszczyk ukraiński, w którym jest woda, ziemniaki, buraki, zakwas buraków, woda, kapusta biała, fasola biała, mięso wieprzowe, marchew, pietruszka, cebula, seler, koncentrat pomidorowy, sól, czosnek, olej rzepakowy i przyprawy. Wszystko. Więc dla mnie, dla męża barszcz, a dla synka ogórkowa. W ogórkowej mamy tak. Wodę, ogórki kiszone, ziemniaki, marchew, cebula, mięsko z indyka, korzeń, pietruszki, seler, śmietana, olej rzepakowy, koper, sól, przyprawy. Więc naprawdę Wam polecam. Tak na szybko, no to taka zupinka naprawdę potrafi nas nasycić. Tutaj jest 450 gram. Jest zdrowa w miarę. O ile gotowiec może być zdrowy, ale wiecie, no nie ma tu żadnej chemii, żadnych konserwantów, barwników i tak dalej, więc można powiedzieć, że to jest taka domowa zupa z Biedronki. Tak na szybko, awaryjnie, jak najbardziej. Weszłam jeszcze na chwilkę na mój kokon, na tarasik. Dzisiaj jest 16 stopni, więc można tak chwilkę posiedzieć sobie na świeżym powietrzu. Patrzę na te moje kwiatki, no muszę je ogarnąć. Najlepiej dziś. Ale jesteśmy z mężem jacyś tacy śnięci, że idziemy zaraz po prostu się zdrzemnąć. A później może energia i chęci wrócą do działania. No bo po co się zażynać. Dzisiaj u nas w Stargardzie troszkę słonka. W końcu po tygodniu. Jak nie po dwóch, było cały czas ciemno, szaro, buro i ponuro. A dzisiaj widać skrawek nieba. Pospali się z mężem, po prostu po 14 nas ścięło i ja się obudziłam 16:15. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz?
ładnie wyglądają, tak? Ja naprawdę się w nich bardzo dobrze czuję. Ostatecznie po tym rabacie zapłaciłam za nie 42 zł. No, kosztowały 59 i to jest rozmiar XL. 2XL też mierzyłam, ale były za duże. Także tak one się prezentują. Teraz marynarka. Marynarka jest gruba, bardzo mięsista, bardzo fajna. 89 zł kosztowała. Ja mam w rozmiarze 2XL. Nie miałam w swojej garderobie właśnie takiej eleganckiej marynarki. I mogłam wziąć raz XL. Właśnie tak sobie teraz myślę. Czy ona nie jest za szeroka? Ale chyba nie, bo spokojnie się dopinam tu w biodrach. Za marynarkę po rabacie zapłaciłam 63 zł. Także bardzo fajnie. Rękawy są ciut przydługie, widzę. No ale rękawy to zawsze można sobie podwinąć. Były jeszcze cieńsze tego typu marynarki za 79, ale ja wolałam z takimi złotymi guziczkami, bo to wygląda bardziej elegancko. A. I jeszcze zmierzę Wam sukienkę. O, proszę. Tak wygląda sukieneczka. Ona mu tutaj taki... A tak wygląda sukienka. Bardzo ładny dekolt, bardzo ładny tutaj rękawek, taki do łokcia, bufiasty. Osobiście zmieniłabym jedynie guziczki, one są piękne, bo są takie wykończone cyrkonią, ale ja wolę złoto. Ale jest bardzo ładna i ona też kosztowała 59 zł. I też ją mam w rozmiarze XL. No i do tej marynarki też bardzo elegancko. Fajnie. Podoba mi się. No. I tak wyglądały właśnie moje. Tak naprawdę nie wiem, czy ja ją jutro ubiorę. Będę jutro dopiero zestawiać sobie to, w czym pójdę. Miałam ubrać, chciałam kupić tą marynarkę dzisiaj, bo miałam ubrać kombinezon. Czarne rajstopy i do tego właśnie marynarkę, bo idziemy na czarno. Ale zobaczymy. Ta sukienka też mi się podoba. Dobrze się w niej czuję. Długość jest też fajna, bo jest krótsza przed kolanko, ale nie za krótka. No. Całkiem. No tak się cieszę, że Sinsay ma normalne w końcu rozmiary, że można coś ładnego sobie kupić na miejscu, a nie trzeba tylko zamawiać Shein. Fajnie. To bardzo cieszy, kiedy idziesz do sklepu i możesz coś sobie wybrać. Do tej pory tak nie było, dlatego moja szafa opierała się głównie na Shein, bo tylko tam właśnie były takie większe rozmiary fajnych, fajnych rzeczy, które mi się akurat podobały. No dobra. Miały być dzisiaj robione kwiaty. Nie zostały zrobione, więc jutro rano będę latać. A póki co dzisiaj polecam Wam bardzo na rozgrywki. No a oprócz tego niezawodne skrable. Więc my dziś się tak bawimy.